Ty czemu tej komórki nie odbierasz? Co? Czemu komórki nie odbierasz ode mnie? A co mówić? No jak to? Ty, mam tego dalej ramę. Zajebałem go z Tybetu. Będę zaraz u ciebie z nim. Ale kto mówi? No jak kto mówi? Ty słyszysz? Zajebałem go z Tybetu, tylko nie zna bosaka. I on ci taki buty mu trzeba. Masz jakieś buty w domu? Numery pan pomylił. Nie pomyliłem. Ja zaraz jestem u ciebie za 2 minuty. Mam Dalai Lamę, wiesz? W reklamówce go. Schowałem go do reklamówki. Stał dalej niż lama. Pan wykręci jeszcze raz. Stał dalej niż lama. Wziąłem go, zawinąłem. Myślę, że to Dalai Lama. Zawiniemy za niego. Inny numer. Zrobimy na nim kasę. Przecież ja zaraz jestem u ciebie. Co ty gadasz? Ty słyszysz? Pan oszalał. Zrób mu jakąś kanapkę z żonem. Ja zaraz będę. Pan oszalał. Jak oszalałem? Ja już jestem pod twoim domem prawie. To znaczy? No jak gdzie? No po polu, no ale gdzie? Ale na jakiej ulicy? No jak na jakiej ulicy? No przecież, a co ty, nie wiesz, ja mieszkam gdzie, co? Nie wiem, to ja no. Tu mieszkam na Pruszkowskiej. No to na Pruszkowskiej, no właśnie mówię, koło mega samu już jestem, zaraz będę. I mam dalej ramę, tylko mam go w reklamówce, musisz mu wziąć ten. Trzeba go będzie wypracować. Weź. Pan rozumie, że taki jest numer, pomyłka. Weź żelazko i ten, i kanapkę mu zrzucimy, bo on jest głodny, bo przed nim jechał w reklamówce. Po głosie pan nie poznaje, do kogo pan dzwoni? No przecież to znaje się po głosie. To znaczy, kto ja jestem? No jak kto? Moja najlepsza przyjaciółka. Ale jak się nazywam? No, co ty ze mnie idiota robisz? No pan ze mnie idiota robi. No i wyłącznie. Dalej Lama jest.